Jeszcze głośniej i to już nie efekt dziecięcej radości, a ryku silników było podczas wydarzenia zorganizowanego na obrzeżach Bisztynka. Mowa oczywiście o bisztyneckim drifcie na zakończenie wakacji, ale był też inny powód tego spotkania. Kontrolowane wejście w ostry zakręt to jedna z umiejętności, jakimi musieli wykazać się kierowcy pojazdów specjalnie przygotowanych do tak ekstremalnej jazdy, w której ryk silnika to jedno, drugie to specyficzny zapach palonej gumy. I jak się okazuje, chętnych tak do jazdy po torze, jak i obserwatorów zazwyczaj nie brakuje i brakować nie będzie, bo organizatorzy zawsze znajdą powód, by się spotkać w tak oryginalnej atmosferze. Pierwszy rok tutaj już jeździmy, taki roczek naszego istnienia. I to są zakończenie wakacji praktycznie i zakończenie driftu w Bisztynku, bo wypowiedzieli nam umowę z boku. No i mamy mało tutaj miejsca, tak jak widzicie w tym momencie. Poradziliśmy sobie tak, mniejszy plac, dużo pracy mieliśmy tutaj. Trzy osoby bardzo mi pomagały, wspierały mnie. Burmistrz nas tutaj wspierał bardzo mocno, naprawdę nagrody ufundował, które naprawdę się przydają tu chłopakom, bo będzie najlepszy gruz, będzie najlepszy drifter, najwięcej przejazdów drift taxi, który najwięcej zrobi dymu z opon po prostu, nie? Na pewno będziemy w nowych miejscach, nie? Chcemy naszą działalność, tą drift show Bisztynek rozszerzyć po innych miastach. Na pewno do włodarzy chcemy się zwrócić, burmistrzów, wójtów, żeby nam po prostu udostępniali jakichś placów prywatnych, pomagali nam w tym, od rolników jakichś nawet. Na jakichś gospodarstwach rolnych większych, na przykład z Wojskiem byśmy chcieli wyjść do Bartoszyc na przykład. Już troszeczkę dalej odbiegamy, nie wiem, czy się uda to zorganizować. Myślę, że się uda, nie? Jak się chce, to się wszystko uda, nie? Dlatego z takim założeniem, mimo trudności po drodze, organizatorzy podeszli do tego jubileuszowego na swój sposób wydarzenia, które z jednej strony jest widowiskiem, a z drugiej pokazuje pasję i zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo. I strażakom bym chciał jeszcze bardzo podziękować za pokaz, bardzo ładny zrobili pokaz strażacki dzisiaj był. Tam samochodu jak wydobywają, ratują. Bardzo to jest, myślę, że ważne na drogach. I taki komunikat, no nie driftujmy w miejscach po prostu gdzieś na rondach w mieście. Starajmy się gdzieś na to robić na placach. I mówię, do włodarzy tylko jeden jest apel taki ode mnie, taka prośba bardziej może. Jestem otwarty na współpracę. Mając już rozeznanie w temacie i widząc zainteresowanie, znacznie łatwiej na dany region wprowadzić takie wydarzenie i dać szansę młodym ludziom, którzy chętnie pokażą, co potrafią i podzielą się swoim doświadczeniem. Tak, tak. Tutaj przyjeżdża na przykład grupa Patera, która od nas z nami jest już rok czasu praktycznie, jeździ na każdym evencie. Jest Adrian Harris, już doszło do nas tak, Alina tutaj, no jest dużo drifterów. Akurat mój syn wyjechał, mogę coś jednym, jako organizator, w końcu na piątej edycji mu się udało zbudować ten samochód, gdzieś tutaj jest, niedaleko ten samochód, o tam właśnie jest. I no udało mu się, jeździ po prostu zadowolony, wozi, nie bierze w żadnych brumgorze jakichś tam konkurencjach, jako organizatorzy nie chcemy. I myślę, że w innych miasteczkach też się przyjmie, ale to zależy też od włodarzy. Tak jak tutaj włodarz, po prostu burmistrz, rada miasta byli do tego przychylni. Jestem dla nich bardzo wdzięczny po prostu. I dla rady, i dla pana burmistrza. Bo udało się stworzyć coś zupełnie nowego, na co otwarci z pewnością są młodzi ludzie za kierownicą oryginalnych na swój sposób pojazdów, jak i całe rodziny, które zajmują miejsce po stronie widowni i korzystają z dodatkowych atrakcji, by czas dla wszystkich był pozytywny.